Niech pan się ubiera. Ależ, panie przodowniku, przecież on to zrobił, żeby człowieka ratować. O tym już zdecyduje sąd. Nie płacz, dziecko. Prawdę mówiąc, zasłużyłem na karę. Kradłem. Żeby mnie ratować. To prawda, ale zawsze to kradziesz. Jak długo będziemy pozwalać, aby w naszym kraju gnieździły się potworne zabobony średniowiecza? Jak długo pozwolimy krzewić się ciemnocie i bezmyślnej zbrodni praktyk znachorskich? Wyrok dzisiejszy powinien być odpowiedzią na pytanie, czy jesteśmy państwem cywilizowanym, czy należymy do Europy nie tylko geograficznie, ale i kulturowo? Czy też mamy zamiar nadal tolerować barbarzyństwo? Ten wyrok winien się stać ostrzeżeniem dla innych hien żerujących na ciemnocie mas. To niemożliwe. Pokręciliście coś. Chyba na 3 miesiące. Nie na 3 lata, a to przez to, że na niego prokurator strasznie nastawał. Ze 20 ludzi za nim świadczyło. Każdy, którego on wyleczył. Ale jak potem prokurator zaczął na niego nastawać, to... A jak się sąd o niego zapytał, czy ma te wyrzuty, znaczy się, czy będzie dalej ludzi leczył, to powiedział, że nijakich wyrzutów nie ma i że leczył będzie. I chociażby miał jeszcze raz te narzędzia ukraść, żeby człowieka ratować, to i tak by ukradł. No to dali mu 3 lata i już. To wszystko przeze mnie. Ale co robić? Trzeba mu jakąś pomoc obmyśleć. Więzienie nie rozwalisz. Jak będzie apelacja, to wtedy. Trzeba lepszego adwokata wziąć. Za większe pieniądze, znaczy. Grosze nie pożyjemy. Ludzie się ofiarowali. No. Gdyby Leszek był. Może państwo czyńscy coś pomogą. Przecież on ich syna też ratował. Myśli, że my nie wiedzieli, od kogo listu czekała. I co? Proszę. Zbliżamy się do granicy, proszę pana. Dziękuję. Masz tobie. Pieniądze dla Antoniego ode mnie. Dziękuję. Jemu daję, nie tobie. Nie ma za co dziękować. A to ja ci za niego dziękuję.
On sam podziękuje, jak wróci. I za to, że koło jego dobytku będę chodziła. Oj, Soniu, po co ty się tym będziesz zajmowała? A kto się ma zajmować? Ja. Ty? No. A to ty domyślisz u mojego teścia 3 lata siedzieć? A nie, jak to przecież po apelacji Antoniego uwolnią? Uwolnią albo nie uwolnią. A z czego ty tu będziesz żyć, a? No co ty głupia patrzysz, a? No. Przecie nic się z tym nie wypędza, a? Dachu nad głową starczy, a... A jedzenia też. Czego ona płacze? Coś ci tu nagadała? Co chciała, to i nagadała. Na naszej łasce to będzie siedziała. Niech nie będzie taka honorowa. Nie na twojej łasce. A na czyjej? A niech sobie idzie na 4 wiatry. Ona? Prędzej ty stąd pójdziesz. Proszę. Powóz zaprzężony, proszę jaśnie panicza. A róże? Wszystkie, tak jak panicz kazał, co do jednej ścięte. Są w powozie. Tylko co na to powie pani dziedziczka? Dobrze. Dobrze. Franciszku. Proszę oddać to moim rodzicom. Dziękuję ci. Dziękuję ci za wszystko. Czy Franciszek wie... Czy Franciszek może mi powiedzieć, gdzie ją pochowano? Kogo? Tę dziewczynę, która zginęła w katastrofie. W jakiej katastrofie? No razem ze mną. Co też panić mówi, Jezus Maria? Przecież po co mieliby ją chować? Toż ona żyje. Co? Co? No na Boga klesie żyje, tak. Po cóż mieliby ją chować? Wyleczył ją...